Przestań się wygłupiać! Nie wymyślaj znowu sam informacji, z kartki czytaj! Witam Państwa bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu wiadomości. Do naszej redakcji masowo dzwonią zaniepokojeni mieszkańcy. W naszym mieście grasuje niebezpieczny dron. Wysłaliśmy naszego najlepszego reportera, aby zbadał tę sprawę. Łączymy się na żywo z Wojtkiem. Halo, halo Wojtku, czy mnie słyszysz? Halo, halo? Tak, słyszę cię, Jacku. O, słyszymy się. Halo Wojtku, czy udało ci się dowiedzieć czegoś na temat tego niebezpiecznego wydarzenia? Tak, udało mi się dotrzeć do kilku ofiar. Jest ze mną pani Angelika. Dzień dobry, proszę opowiedzieć, co się stało. Wyszłam na spacer z moim pieskiem. Jak zawsze w to samo miejsce. I po 15 minutach usłyszałam dziwny dźwięk. Nie wiedziałam, co to było, ale wiedziałam, że coś jest nie tak, bo mój pies zaczął się dziwnie zachowywać. I nagle zza drzewa wyłonił się on. I nie wiedziałam, coś z góry przyleciało i zaczęło mnie gonić. Przestraszyłam i zaczęłam uciekać, ale on nadal mnie gonił. Dlaczego ja? Jest ze mną pan Ryszard, który podobno uniknął ataku niebezpiecznego drona. Oczywiście. W szkole byłem najszybszy na setkę. Ale to coś nie działało samo. Był jeszcze ten drugi. Jaki drugi? Ja nie widziałem jego twarzy, ale kiedy wygrałem pierwsze starcie... Myślałem, że jestem bezpieczny. On wycelował i wystrzelił. Ja nie wiem, dlaczego to spotkało właśnie mnie. Mandat to nie najgorsza rzecz, która może cię spotkać. Sprzątaj po swoim psie. Mandat to żadna kara. Gdyby mu tak pies na głowę narobił, to byłaby dopiero kara.